Nie lubisz płacić podatków? I zginać karku przed lordowskimi pamiątkami? Nie lubisz praw boskich i ludzkich, a widok uporządkowanych, wybrukowanych, czystych ulic skręca ci kiszki w środku? A może jesteś kobietą i masz dosyć zbrodniczego reżimu patriarchatu i reakcjonistycznych, papusznych pachołków sprzedających masom opium dla plebejuszy? Musi być lepszy sposób na to, jak żyć, prezesie! Przybywaj dlatego do nas za mur na prawdziwą północ! Odrzuć konwenanse, hierarchię społeczną oraz umiejętność czytania i pisania, by stać się prawdziwie wolnym człowiekiem! Po więcej informacji nie wysyłaj kruka do nas, bo i tak go zjemy! Zabierz tylko swój topór i włócznie i wieś cywilizowanych krain, aby rozpocząć przygodę życia! Zjednoczony Front Plemion Północy nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachłyśnięcia się wolnością. Przybywasz i balujesz na własną odpowiedzialność. Shall we begin? Valar Morghulis, czy wasza niania również wkładała wam do głowy opowieści o tym, iż surowi ludzie żyjący za murem piją krew menstruacyjną młodych dziewic z pucharów wykonanych z czaszek małych dzieci, palą, plądrują, gwałcą i rabują bez opamiętania jak zwierzęta i urządzają sobie złote żniwa na grobach polskich patriotów? Cóż, wasza niania jest jak Fox News albo CNN, TVN albo TVP. Jest źródłem fake news. Nie z jesieniarą, eluwiną, alternatywką, ale fake newsiarą. I z ramienia nowo powołanego Zuckerbergowskiego Ministerstwa Prawdy i Dziwnych Kroków jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby te kalumnie zdementować. Z racji tego, że ostatni odcinek był o Nocnej Straży, więc no logiczną kontynuacją będzie, jeśli teraz opowiemy o drugiej stronie muru i drugiej stronie medalu, jeśli chodzi o nasze gawędy. Z historycznego punktu widzenia dzicy ludzie tak naprawdę wcale nie nazywają samych siebie dzikimi, raczej nazywają się wolnymi ludźmi. Określenie dziki przylgnęło do nich przez tak zwanych cywilizowanych ludzi z południa. Żeby być jeszcze bardziej symetrystycznym, to warto wspomnieć o tym, że wolni ludzie cywilizowanych ludzi nazywają klękaczami, bo muszą klękać przed królami i lordami. Skąd w ogóle wzięli się wolni ludzie na północy? 8000 lat temu pozostali oni po niewłaściwej stronie muru i nie chcieli wrócić, choć niczym technicznie rzecz biorąc nie różnili się wtedy jeszcze od pierwszych ludzi. Wolni opowiadają oczywiście nieco inną historię, bo ta historia, którą znamy, zazwyczaj była napisana przez tak zwanych ludzi cywilizowanych, klękaczy. Natomiast dzicy twierdzą, iż zostali wyrzuceni na północ, a lordowie odgrodzili się od nich murem i powołali nocną straż, żeby trzymać ich z daleka. Przez to nienawidzą oni Wron najbardziej. Zabawne jest to, że dzicy wiedzą o istnieniu innych śnieżnych demonów, a mimo tego nie łączą faktu istnienia straży i muru z tym właśnie zjawiskiem. Ponieważ tak naprawdę niewiele wiemy o powodzie podziału, więc możemy snuć tylko i wyłącznie hipotezy. Czy to możliwe, że naprawdę zostali wyrzuceni na północ, co mogło być w takim razie powodem takiego wyrzucenia? Czy na przykład odmówili pomocy ostatniemu bohaterowi w czasach Herosów podczas bitwy o świt i zostali wyrzuceni za karę? A może to była jakaś taka upiorna zemsta południowców w postaci złożenia ich przodków albo chęci złożenia ich przodków w ofierze bogom ziły, białym wędrowcom? A może w zasadzie było na odwrót? W końcu wiemy, że niektórzy, na przykład ludzie na północy, czczą bogów zimy i lodu. Czy w takim razie jest możliwe, że ich przodkowie wolnych ludzi też oddawali im cześć w czasie długiej nocy i po tym jak biali wędrowcy zostali wygnani do krainy wiecznej zimy, to z tego właśnie względu wygnano ich przodków za mur? A może po prostu nie chcieli zginać kolan przed królami południa? Wiemy, że osadnictwo pierwszych ludzi jeszcze przed długą nocą sięgało tak daleko na północ przynajmniej jak pięść pierwszych ludzi, która jest budowlą w stylu fortu pierścieniowego, charakterystyczną dla tej cywilizacji epoki brązu. Warto wspomnieć, że forty pierścieniowe to nie są takie zwykłe budowle. Nie stawia się ich tylko dlatego, bo ktoś miał taką
fanaberię, manierę postawienia sobie zamku. Takie forty pierścieniowe, zazwyczaj w naszym świecie, z historycznego punktu widzenia, służyły do ochrony osadników, którzy na przykład na okolicznych terenach uprawiali rolę i hodowali zwierzęta. My wiemy też, zarówno z książek, jak i z seriali, że migracja pierwszych ludzi była zatrzymana przez trzaskanie ramienia Dorn i pogrążenie tego mostu lądowego między Essos i Westeros pod wodą. Jeśli zamiast legendom dzieci lasu zawierzymy teoriom maestrów z Cytadeli, to było to wynikiem ocieplenia klimatu w tamtych czasach, a to znaczy, że początkowo tereny północy za murem, zanim go wybudowano, były znacznie cieplejsze i musiały sprzyjać osadnictwu i uprawie roli na terenach pomiędzy pięścią a mroźnymi szponami. Królowie i wodzowie plemienni istnieli już w tamtych czasach przed Długą Nocą, więc wolni musieli mieć z nimi do czynienia. No chyba, że ludzie na przykład, którzy nie chcieli żyć według reguł plemiennych, opuszczali żyźniejsze ziemie południa i osiedlali się na nieco mniej żyznej północy. To tłumaczyłoby w takim razie tą wspomnianą na początku nieścisłość. Możliwe jest również, że ten podział geograficzno-społeczny doprowadził do decyzji, gdzie tak naprawdę wybudować mur po Długiej Nocy. Umiejscowienie go wydaje się dosyć strategiczne, ale ponieważ nie obejmuje on całego kontynentu wszerz, a jedynie do ujścia Mlecznej Wody w rozpadlinie, wykorzystując rozpadlinę jako naturalną barierę, przecież można by równie dobrze wybudować dużo dalej na północ, żeby zostawiać jak najmniejsze pole do manewru białym wędrowcom, nawet tak daleko jak Dolina Tchen, wykorzystując łańcuch mroźnych szponów jako naturalną barierę, lub nawet w ogóle ufortyfikowując tą barierę na podobieństwo pięciu fortów, tak jak zrobili to mieszkańcy Yiti. Wydaje się zasadniczo, że dużo prościej jest na przykład wybudować nawet system wielu, nawet kilkudziesięciu fortów pierścieniowych na całej długości, prawda, mroźnych szponów, niż dajmy na to budować 300-milowy mur wyciosany z wielkich, gigantycznych kawałów lodowca. I też wydaje mi się, że dużo prościej byłoby taki system fortyfikacji, prawda, obsadzić i utrzymywać ludźmi, niż taką gigantyczną lodową konstrukcję. Możliwe więc, że o położeniu muru zadecydowały rzeczywiście względy nie wojskowe i strategiczne, ale polityczne. No i podziały klasowe w tym wczesnym społeczeństwie pierwszych ludzi. To znaczy, jeśli wierzyć w wersji wydarzeń przedstawianej przez dziki. Być może po prostu też tak mogło być, że dzicy, wolni ludzie, byli to potomkowie tych, którzy na przykład nie zgodzili się opuścić dalekiej północy i wrócić za mur po tym, jak już go zbudowano, no bo na przykład nie chcieli zostawiać za sobą swoich domów, życia, kultury, miejsc, w których spędzili większość czasu i gdzie zostali pochowani ich przodkowie. Możliwe, że większość na przykład ludności po wybudowaniu muru skryła się w jego bezpiecznym cieniu, natomiast jacyś outsiderzy po prostu zostali i na przestrzeni lat przyłączyli się też do nich inni. Możliwe, że pewną początkową część populacji stanowili uciekinierzy z południowej strony muru, którym na przykład nie podobało się mieszkanie w darze Brandona, płacenie danin i przysłowiowe podcieranie tyłka nocnej straży. Możecie zapytać w tym momencie, jakim cudem 8000 lat temu ludzie byliby w stanie wspiąć się na mur. Otóż tutaj taka ciekawostka. 8 mileniów temu mur najprawdopodobniej nie był wysoki na 700 stóp. Początkowo mur mógł być niższy. Ja wiem, bo to mogło być 50, 80, 100 stóp. Dopiero później, wraz z upływem czasu, każdy kolejny lord, dowódca, każde kolejne pokolenie strażników, wycinając lodowe bloki z zamarzniętych jezior nawiedzonego lasu, poszerzało i podwyższało mur, aż doszedł on do tej imponującej wysokości 700 stóp, prawdopodobnie w czasach Targaryenów, gdyż straż była wówczas u szczytu swej potęgi liczebnej. Tak przynajmniej mniej więcej to opisano Jonowi Snow w książkach w momencie, kiedy na mur przybył. Możliwe też, że wygnanie za mur mogło być w dawnych czasach karą dla osób nieprzestrzegających praw pierwszych ludzi. Wiemy co prawda, że obecnie skazańców wysyła się na mur, ale w początkowych czasach istnienia straży było to elitarne bractwo, gdzie służyli synowie najsłynniejszych lordów wywodzących się od Gartha Gardenera, mitycznego władcy pierwszych ludzi. Może więc nie przyjmowano tam wyrzutków społeczeństwa, a dopiero później ten zwyczaj się przyjął, w momencie, dajmy na to, jak liczba wygnańców za murem zaczęła niepokojąco rosnąć i zaprzestano po prostu zasilać plemiona dzikich świeżą krwią. Niestety, w
Wszystko to są tylko hipotezy i spekulacje, a to z tego względu, iż George R. R. Martin niewiele na ten temat napisał i możemy opierać się tylko na relacjach z punktu widzenia bohaterów, którzy żyli 8000 lat po omawianych czasach. Serial, który miał być wyemitowany, Blood Moon, bądź jego Dłuższa Noc, mógł nam to wszystko przybliżyć, no ale niestety go skasowano. A Riverdale i Walking Dead lecą dalej. No nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jedyne, co jest pewne, to to, że dzicy pochodzą od pierwszych ludzi. Dokładnie tak samo jak na przykład Starkowie, Amberowie, rody Tarly, Redwine, Florent, Hightower, Fossaway, Oakenshield, Crane, czy nawet ponoć, jeśli wierzyć legendom, Lannisterowie i ich protoplaści Rod Casterly. I dzicy są najprawdopodobniej najbliższą oryginałowi żywą skamielą, która pozwala nam mieć wgląd w to, jak wyglądało społeczeństwo epoki brązu, które pierwsze zasiedliło Westeros, wyrywając je z rąk dzieci lasu i olbrzymów. Przy czym warto pamiętać, że izolacja za murem i warunki klimatyczne z pewnością pozostawiły ślad na ich kulturze, na ich stylu życia, zmuszając choćby do zmiany tego stylu, porzucenia osiadłej uprawy roli czy zaawansowanego rzemiosła, hodowli zwierząt itd. Pewnym wyjątkiem ponoć są od tego Tenowie, którzy samemu utrzymują, że wciąż wiernie podążają stylem życia pierwszych ludzi. Możliwe więc, że oni rzeczywiście zachowali najwięcej zwyczajów, przy czym warto pamiętać, że wśród tych zwyczajów było na przykład m.in. obdzieranie ludzi żywcem ze skóry czy prawo pierwszej nocy, więc ciekawe jest, czy te zwyczaje też wciąż kultywują. Tutaj, jeśli chcemy się temu tematowi przyjrzeć szerzej, no to wszyscy wolni ludzie mają pewne elementy wspólne, choć wśród niektórych plemion oczywiście wykształciły się specyficzne, unikalne różnice kulturowe, ale najpierw zajmijmy się tym, co jest wspólne. Przede wszystkim, nie uznają ani państwowości, królów, wodzów, szlachty, duchowieństwa, ani prawodawstwa. Mogą podążać za liderem, którego sami sobie obiorą, tak długo jak sami sobie tego zażyczą, posługując się prawem zwyczajowym, które sami sobie ustanawiają i mogą zmienić, jeśli tak im podpowiada rozsądek bądź okoliczności. Patrzą przez to z góry na klękaczy podążających za królami, których sami sobie nie obrali i prawami, przy których stworzeniu nie brali udziału. Warto zauważyć, że pewne starożytne tradycje są wciąż żywe i nienaruszalne, takie na przykład jak prawo gościnności, od którego nie ma odstępstwa, w przeciwieństwie na przykład do rodu Freyów, jak i również na przykład kwestia złożenia przysięgi. Jeśli co jaką przysięgę się złoży, to choćby nie wiem co, trzeba słowa dotrzymać obojętnie od okoliczności. Łamanie i omijanie przysięgi jest domeną, według wolnych ludów, tylko i wyłącznie południowców, klękaczy. Można spiskować i knuć przeciwko komuś, ale jak się złoży mu przysięgę i da się mu słowo, to knucie i spiskowanie jest niedopuszczalne. Oczywiście, tak jak mówię, dopóki się taką przysięgę złoży, to można knuć i spiskować do woli, więc w razie czego trzeba po prostu dbać o to, żeby nigdy komuś, kto jest naszym wrogiem, nie składać żadnych przysiąg. Wolni ludzie mogą sami sobie wybrać przywódcę i jeśli jest silny i sprytny, to będą za nim podążać jak za królem czy wodzem na południu i będą mu równie wierni, ale nie uznają dziedziczenia. Jeśli syn lub córka przywódcy nie będzie silna czy sprytna, no to z żalem muszę przyznać, że wówczas dzicy wchodzą w rolę matki małej Madzi z Sosnowca, co jest niestety bardzo smutne, no ale życie za murem jest bardzo brutalne. Uznają oni własność osobistą, o ile ktoś jest w stanie obronić to, co posiada, ale nie uznają już na przykład własności prywatnej, a ziemię jako taką uważają za dobro wspólne, które jest po to, żeby się dzielić. Feudalnych panów z południa uważają za złodziei i bandytów, którzy przywłaszczyli sobie coś, co nigdy do nich nie należało. Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, religijne, no to większość wolnych ludów wyznaje wiarę w dawnych bogów pierwszych ludzi i czar drzewa, wciąż kultywując zwyczaje, które ludzie otrzymali od dzieci lasu, albowiem dawni bogowie byli właśnie bogami lasów, rzek, jezior, ziemi i wiatru, czyli mamy tutaj takie bardzo animistyczne, pierwotne podejście do takich najstarszych typów religijności. Plotki głoszą, że niektóre plemiona czynią od tego odstępstwa i te odstępstwa też omówimy w późniejszej części tej gawędy. Większość wolnych ludzi jest oczywiście nomadyczna bądź półnomadyczna, mieszkając w jurtach lub namiotach, wędrując za zwierzyną. Trudności bowiem w uprawie roli na większości terenów powodują, że podstawowym zajęciem jest łowiectwo, zbieractwo lub rybołówstwo. Zdarza się jednak, że są również
osiadli mieszkańcy, którzy mają stałe siedziby w postaci małych wiosek, takich jak na przykład Białodrzewie, bądź wiele, wiele innych wsi, które jest rozrzuconych po całej północy. My niestety nie znamy ich nazw, ale wiemy, że te wioski na pewno istnieją, choćby między innymi z tego rozdziału, w którym sam, przeglądając bibliotekę Nocnej Straży w Czarnym Zamku, znajduje mapy, na których takie liczne wioski dzikich ludów są pozaznaczane. Tak jak mówię, niestety nie są podane w książce ich nazwy, więc poza Białym Drzewem tak naprawdę nie wiemy, jak te wioski się nazywały. Oprócz wiosek również są, zdarzają się gdzieniegdzie pojedyncze dwory, o ile oczywiście dworami można nazwać prymitywne chaty z chlewami, takie jak Miodowy Dwór, Tormunda, Zabójcy Giganta, czy Twierdza Krastera. Według słów samego Mansa Ridera, wolni ludzie posługują się przynajmniej 7 językami, włączając w to język powszechny, którym mówi się również na południu, a zdarza się także, że można spotkać wciąż grupy, które posługują się dawną mową pierwszych ludzi. To byłoby bardzo ciekawe studium przypadku z zakresu antropologii dla maestrów z Cytadeli, gdyby oczywiście chciało im się ruszyć zad z ich ciepłego kurwidołka. Płeć i role płciowe wśród dzikich są traktowane zupełnie inaczej niż na południu. Skamieliny patriarchatu nie mają tutaj wstępu, aczkolwiek z jakiegoś powodu nie rządzi tu również tyrania feminazizmu. Nie jest znana instytucja małżeństwa jako takiego. Ludzie po prostu są ze sobą, albo nie. Nie istnieje też coś takiego jak dzieci z nieprawego łoża i stygmatyzacja społeczna z tym związana, tak jak na południu. Od mężczyzn oczekuje się, że jeśli chcą pokładać się z kobietą, to muszą sobie na to zasłużyć, wykazując się siłą i sprytem. Najlepiej kradnąc córkę jakiegoś człowieka z jak najodlejszego klanu, jak to tylko jest możliwe. Córkę, ale pod żadnym pozorem żonę. Jeśli chodzi o żony, kradzenie żon jest tematem tabu, bardzo poważnym tematem tabu. Kobieta tutaj oczywiście w ogóle nie musi pozostawać bierna w tej relacji, ma prawo się bronić i zabić takiego złodzieja. Jeśli ten zaś jest wystarczająco sprytny, no to musi w jakiś sposób sprawić, żeby obieg jego zainteresowania nie zrobił mu drugiego uśmiechu i nie zawiązał kubańskiego krawata na szyi. Inicjatywa, tak jak mówię, niekoniecznie musi leżeć po stronie mężczyzny. Kobieta, jeśli chce i ma taką zachciankę, może dopuścić do siebie kogo jej się żywnie podoba. Na przykład tak jak zrobiła to i Grite, oddając się po raz pierwszy rudowłosemu synowi handlarza z odległej krainy, który przybył do ich wioski, ponieważ spodobało jej się to, że jest tknięty ogniem. Tak jak i ona, co rzekomo miało przynosić szczęście. No ale jak wiemy, związek ten tak czy inaczej długo nie potrwał. Warto nadmienić, że jest tylko jedno tabu, znaczy poza kradzeniem cudzych żon. Nie wolno płodzić potomstwa z własnymi krewnymi, ani z członkami własnego klanu bądź wioski. Trzeba mieszać geny z możliwie jak najodleglejszymi plemionami, żeby nie dochodziło do chowu wsobnego. Zapewne dzięki temu dzicy zachowują siłę i witalność oraz unikają wad genetycznych, co w ogóle jest dosyć interesujące, w jaki sposób w ogóle udało im się dojść do takiego wzorca kulturowego, bo w przypadku odizolowanych społeczności, a dzicy z pewnością na takie miano zasługują, bardzo często jest, że chów wsobny ma miejsce, a tutaj mamy o dziwo bardzo, że tak powiem, zaawansowane naukowo reguły, które są uwarunkowane w kulturze, także jest to dosyć interesujące. Teraz, ze względu na zupełnie inne role płciowe, przywódca wspólnoty może być zarówno kobietą, jak i mężczyzną. Te pierwsze wówczas nazywa się matkami klanowymi i są interesującym przypadkiem takiego lajtowego matriarchatu. Takim chociażby jak Harma Psiłep, która nienawidzi psów i za każdym razem zabija jednego pieseła, żeby mieć łeb na nowy sztandar. Biedne pieseły. Z tego samego powodu kobieta może posługiwać się bronią, jeśli chce. I zostać wojowniczką, które nazywa się u wolnych włóczniowymi żonami. Ale oczywiście nie musi, jeśli nie chce. Może równie dobrze wybrać rolę księżniczki, która leży i pachnie. Tylko powiedzcie mi, drogie panie, co to za księżniczkowanie, jak się leży w śmierdzących futrach fok? Znaczy ja tak naprawdę nie wiem, czy futra fok śmierdzą, no ale futro z soboli, no to na pewno nie jest. Siła i spryt, jak z tego wygląda, jak tu wcześniej wspominałem, ogólnie są w bardzo wysokim poważaniu, zarówno jeśli chodzi jak o kobiety, jak i o mężczyzn wśród plemion, co może być związane z tym, że poziom medycyny za murem, no nie jest zbyt zaawansowany. Dosyć sporym problemem jest między innymi wysoka śmiertelność niemowląt, co cisnęło się na kulturze ludzi do tego stopnia, iż nie nadaje się noworodkom imienia,
przed drugimi narodzinami. Ciekawostka taka, bardzo podobny zwyczaj panował w feudalnej Japonii, gdzie nie nadawano małym dzieciom imion i mówiono na nie obelżywy typu gówniak, robak, śmieć, żeby się nie przyzwyczajać emocjonalnie w sytuacji, gdyby się przytrafiła takiemu berbeciu syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej, albo na przykład zazdrosny samuraj, który nie byłby pewien, czy dziecko aby na pewno należy do niego. Także mamy tutaj pewną taką konwergencję kulturową między światem prawdziwym, rzeczywistym, a prawda światem fantastycznie wykreowanym. I wiadomo też skąd, prawda, George R. R. Martin czerpał inspirację. Ludzie południa, wracając do nich, zazwyczaj niewiele wiedzą na temat zwyczajów kultury wolnych ludzi. Głównie dlatego, że tak naprawdę jedynym elementem ich kultury, z którym zazwyczaj mają styczność, to łupiestwo. Łupieszczy styl życia dzicy pokładają sobie za swego rodzaju punkt honoru, coś wokół czego skupione są elementy rytuału inicjacji pośród ich plemion. Wyprawy łupieszcze na południe można by wręcz porównać do pielgrzymki, która przynajmniej raz w życiu musi być odbyta przez każdego wolnego człowieka. No dosłownie niczym pielgrzymka na Jasną Górę dla katolików, czy do Mekki dla muzułmanów. Wziąć udział w wyprawie łupieszczej można już w bardzo młodym wieku, od 12 roku życia. Akcje takie przeprowadzone są zazwyczaj w małych grupach, po kilka, kilkanaście osób, żeby uniknąć wykrycia i nie przyciągać uwagi patroli nocnej straży. Odważni wojownicy, którzy ruszają na przemysł, przekradają się przez Zatokę Fog na zachodzie na niewielkich łodziach wiosłowych. Wschodnie wody niestety niezbyt się do tego nadają, ponieważ przejścia bronią zazwyczaj morskie patrole straży ze wschodniej granicy przy morzu, która dysponuje niewielką flotą. Niestety na zachodzie, znaczy niestety dla dzikich, na zachodzie nikt dotąd nie pomyślał o wyposażeniu w rond w okręty, możliwe iż z powodu niezbyt sprzyjającej linii brzegowej. Jakby popatrzeć na mapę, no to najbliższy port z prawdziwego zdarzenia wybudowano dopiero daleko, daleko na południu, w palcu Flintów na brzegu Zatoki Wodnego Blasku. I nie licząc niewielkich wiosek rybackich i przystani dla małych łodzi na Kamiennym Brzegu czy Wyspie Niedźwiedziej, przez 8 mileniów ludzie z północy nie pomyśleli o wzniesieniu innego portu, co oznacza, iż warunki ku temu muszą być bardzo mało paradne. Alternatywnie oczywiście, dzicy mogą też wspiąć się na mur przy użyciu prostych narzędzi wspinaczkowych, takich jak liny, drabinki sznurowe utkane z konopi, buty podkuwane żelaznymi, brązowymi lub kościanymi kolcami oraz młotki i nadziaki lodowe wykonane z żelaza, kości bądź rogu. Jest to wielce niebezpieczne przedsięwzięcie, gdyż mur czasem bywa zdradliwy. Jeden niewłaściwy ruch i cała lodowa połać może się od niego oderwać razem ze wspinaczami. Za to nagrody, które czekają po drugiej stronie, osładzają każdy wysiłek i fakt nawet tego, iż na wspinaczkę często trzeba poświęcić całą dobę, i to pod warunkiem, że pogoda jest sprzyjająca. Wolni ludzie łupią przede wszystkim stalowe uzbrojenie, którego im najczęściej brakuje. Przyprawy, futra, nie gardzą też kosztownościami, jeśli jakieś wpadną im w ręce. Odkąd prestiż nocnej straży zaczął się obniżać przed 3 wiekami wypraw łupieskich, bywa więcej i są one znacznie łatwiejsze, co powoduje, że poważne niepokoje występują często na południu od muru. Z historycznego punktu widzenia, choć większość dużych inwazji dzikich udało się zatrzymać i rozbić, to małe bandy łupieskie potrafią docierać nie tylko do Ziemdaru, ale także na przykład na Niedźwiedzią Wyspę, drogą morską, czy też ziemię Umberów pod ostatnią ćwiartką. Z jakiegoś powodu natomiast dzicy nie uznają wysp Skagosów za żyzne ziemię do plądrowania, być może dlatego, że Skagosi są równie zajadli i bezwzględni co dzicy, no i nikt ich nie lubi. Gdy dochodzi do potyczek między klękaczami a dzikimi, to warto zwrócić uwagę na fakt, iż wojownicy z prawdziwej północy, niech żyje prawdziwa północ, odbiegają zwykle uzbrojeniem od reszty i to na niekorzyść. Posługują się głównie bronią wykonaną z kamienia, z drewna, czasem brązu, lecz stop ten jest bardzo rzadko spotykany, co pokazuje dosyć poważny regres dzikich w stosunku do pierwszych ludzi, dla których brąz był strategicznym surowcem zapewniającym przewagę technologiczną nad gigantami i dziećmi lasu, które wciąż wówczas jeszcze w epoce pierwszego kontaktu znajdowały się w epoce kamienia. Na wojnę wolni ludzie chodzą uzbrojeni głównie w topory i korbacze, piki i włócznie z drewna utwardzanego nad ogniem oraz łuki z drewna i rogu. Opancerzenie stanowią dla nich zwykle kirysy z gotowanej w oleju skóry albo zszyte futra baranie oraz prymitywne wiklinowe tarcze obciągane skórą. Dzicy nie posiadają kawalerii z prawdziwego zdarzenia. Ta niewielka ilość koni, którą posiadają,
przystosowana do mroźnego, jałowego klimatu, jest zazwyczaj wykorzystywana głównie tylko i wyłącznie do transportu, a nie w celach militarnych. Dzicy niestety nie zajmują się górnictwem ani wytapianiem, a kowale są bardzo rzadko spotykani, stąd też miecze czy zbroje ze stali i żelaza spotyka się u nich tylko i wyłącznie jeśli udało im się zrabować z trupów wron lub podczas rajdów na południe, choć zdarzają się przemytnicy, którzy ryzykują pojmanie przez straż, by z dużym zyskiem odsprzedać wolnym plemionom metalowe uzbrojenie i narzędzia. Na wojnie dzicy często używają wargów zmiennoskórych, ludzi, którzy potrafią wchodzić w umysły i kontrolować dzikie zwierzęta. Głównie używają ich w celach zwiadowczych, ale nie zawsze. Zdolności przywdziewania skór zwierząt są bowiem dosyć częste wśród plemion, no i akceptowane nie jest to dla nich niczym dziwnym, tak jak na południu, gdzie takich osobników traktowano by jak czarowników, demoniczny pomiot czy dziwadła. Warto jednak pamiętać, że choć dzicy tolerują wargów, to się ich lękają. I nie bez powodu. Zwykle po odkryciu daru u dziecka jest ono odsyłane do jakiegoś starszego mędrca władającego darem, żeby mogło przebywać wśród, w cudzysłowie, swoich. Nieumiarzmiony dar jest bowiem bardzo niebezpieczny. W taki między innymi sposób wychowywał się najsłynniejszy z wargów północy, Varamir Sześć Skór, który walczył w obecnych czasach w armii Mansa Ridera. W młodości został on oddany na wychowanie właśnie do dysponującego podobnymi zdolnościami starego warga Hagena. Varamir jest postacią o tyle ciekawą, że w przeciwieństwie do dzieci Starków potrafi władać nie jednym, ale aż sześcioma i to naraz zwierzętami. Orłem, cieniokotem, trzema wilkami i potężnym niedźwiedziem, a raczej niedźwiedzicą polarną. Wargowie mają też w zwyczaju wchodzić w skórę zwierzęcia, kiedy przychodzi czas ich śmierci, aby świadomość człowieka otrzymała tak zwane drugie życie w ciele bestii, co jest dosyć powszechnym zwyczajem. Warto tutaj pamiętać, że zdolności warga przypominają obosieczny miecz. Kiedy na przykład Varamir znajdował się w ciele orła, którego w dodatku odziedziczył po Orelu, który został zabity podczas wypadu za mur przez Jona Snowa, i przy użyciu tego orła szpiegował mur, to Melisandre, korzystając z magii ognia, spaliła mu orła, kiedy on jeszcze w nim przebywał i warg z tego powodu czasowo postradał rozum. Jego bestie zerwały się z jego magicznej smyczy i zaczęły siać chaos w obozie Mansa Ridera. Także trzymajcie się tam, te furfagi. Wszystkie te charakterystyczne cechy można spotkać u wszystkich przedstawicieli plemion za murem. Największe ich zbiorowisko znajduje się oczywiście w dolenie rzeki Mlecznej Wody, gdzie tradycyjnie mieszczą się też grobowce bohaterów i królów wolnych ludzi, co czyni ten region czymś na podobieństwo świętych ziem. Plus do tego w nawiedzonym lesie, czyli potężnym skupisku arktycznej tajgi składającej się głównie z wieczno zielonych drzew iglastych oraz pojedynczych skupisk czar drzew. Północ za murem jest bowiem jedynym miejscem, gdzie w Bożych Gajach można spotkać więcej niż jedno białe czar drzewo o szkarłatnych liściach. Ta grupa ludności tam mieszkająca w książkach czy też w serialu nie posiada akurat swojej odrębnej nazwy jako jedno dystyngowane plemię normików. Zazwyczaj po prostu są identyfikowani jako bandy wojenne poszczególnych przywódców i wodzów. Istnieją jednak od tych zwyczajów dosyć wyraźne odstępstwa od normy w niektórych regionach prawdziwej północy. Warto pamiętać o tym, iż poszczególne plemiona mogą być dosyć mocno odizolowane od reszty ze względu na to, że m.in. za murem nie ma żadnej sieci transportowej z prawdziwego zdarzenia. Nie buduje się dróg, koni jest niewiele, rzadko korzysta się z wozów czy karawan. Najpewniejszą magistralą w takiej sytuacji są wyschnięte koryta pradawnych wyschłych rzek, które spełniają funkcję dróg. Czasami korzysta się też ze ścieżek wydeptanych przez zwierzynę do wodopoju lub w trakcie migracji. W potocznym języku wszystkie te szlaki zwykło się nazywać strażnikowymi drogami i korzystają z nich zarówno dzicy, jak i zwiadowcy Czarnej Braci. Pierwszą taką rzucającą się w oczy różnicą mogą być zwyczaje ludzi zamieszkujących przylądek Storold na zachodzie, gdzie m.in. leżą ruiny Hartholm. Powiada się, że ta nadmorska ludność, która zamieszkuje te tereny, nie wyznaje tak naprawdę dawnych bogów, ale oddaje cześć tajemniczym bogom krabom. Czy krabi bagowie mają coś wspólnego z rojnarskimi wierzeniami w plugawego boga kraba, który toczył odwieczną walkę z prawilnym polskim żółwim bogiem, staruszkiem z rzeki? Cóż, jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę olbrzymi dystans dzielący obie kultury, no aczkolwiek w Siedmiu Królestwach dziwniejsze rzeczy się zdarzały. Być może to tutaj właśnie wylądowały niektóre z zagubionych w sztormach okrętów królowej Numerii. Kto wie, kiedy udamy się od wybrzeża na zachód,
to trafimy na najważniejszy łańcuch górski północy, czyli mroźne szpony, Frostfang. O ile same góry są dosyć niegościnne, to w ich trzewiach drzemie niezliczona ilość grot i jaskiń, które często łączą się w duże systemy speleologiczne, zapewniające osłonę przed żywiołami. To przytulne, acz mroczne terytorium jest domeną mieszkańców jaskiń. Tak się nazywa to plemię. Dziwacznego i skrytego, tajemniczego plemienia, które barwi swoje szaty i twarze na niebiesko, zielono i purpurowo, dodatkowo spiłowując swoje zęby. Rzekomo oddają oni część jakimś mrocznym bogom świata podziemi. Ale nie wiadomo do końca, kim mieliby być ci bogowie, albowiem, jak wiemy, biali wędrowcy zazwyczaj są znani jako bogowie zimy i lodu, albo śmierci i śniegu. Może więc na przykład chodzić o jakąś wariację nieznajomego, czy też boga śmierci znanego z domu Czerni i Bieli, który czasem też utożsamiany jest z pochodzącym z E.T. lwem nocy. Na północy natomiast mieści się Dolina Tchen, zamieszkiwana, co ciekawe, przez Tchenów, bardzo oryginalna nazwa, którzy to najbardziej odróżniają się od innych plemion, jak już wcześniej o tym wspominałem. Ich domicyl jest chroniony przez wysokie stoki ze wszystkich stron, od gwałtownej pogody, przez co klimat jest tam łagodniejszy, a dostęp utrudniony, co spowodowało, iż ten teren zaskarbił sobie miano ukrytej doliny. Jest tam pod dostatkiem zwierzyny łownej, no i w ograniczonym zakresie można uprawiać rolę, co zaś najważniejsze, muszą się tam znajdować łatwo dostępne złoża cyny i miedzi, głównych surowców służących do wytopu brązu. Metalu tego bowiem Tchenom nie brakuje, czym górują nad pozostałymi plemionami, używając wykutych z niego mieczy, włóczni, grotów strzał czy hełmów. Zaś dyskami z tego metalu obszywają oni także swoje skórzane pancerze, brązowymi okuciami wzmacniają zaś swoje drewniane tarcze. Posługują się oni niezmienioną prawie mową pierwszych ludzi i sami siebie uważają za jedynych, którzy wciąż jeszcze podążają dawnymi drogami. Zwyczajami prawdziwych pierwszych ludzi, niezmienionymi przez ponad 10 tysięcy lat historii. I jako jedyni na północ od muru posiadają prawodawstwo, coś co przypomina prawodawstwo, co czyni ich nieco bardziej cywilizowanymi jak reszta. Jeśli byłoby to prawdą, no to byłby to jedyny antropologiczny wgląd w świecie Westeros w to, jak wyglądało życie plemienia, które przebyło ramię Dorn, pokonało gigantów, zawarło pakt z dziećmi lasu i na koniec pokonało po raz pierwszy białych wędrowców w bitwie o świt. Żeby było ciekawiej, Tchenowie podążają za Magnarem, wodzem królem, który przypomina pozycją westerosowskiego lorda, aczkolwiek warto pamiętać, iż dla Tchenów Magnar jest bardziej bogiem niż królem. Mamy więc tu do czynienia z elementami struktury takiej, którą moglibyśmy nazwać teokratyczną i jednocześnie silnego kultu jednostki. Władza u nich jest dziedziczna, też jak w przypadku króli. Czy to możliwe, że mamy tutaj może do czynienia z jakąś reinwencją legendy, na przykład o ostatnim bohaterze? Może Tchenowie są potomkami jakichś zapomnianych przez dawnych bogów i historię daleko wysuniętej przedniej straży, która miała wypatrywać białych wędrowców, ale zapomniała przez wieki o swoim pochodzeniu? Być może. Jeśli zostawimy Tchenów i przejdziemy przez góry na zachód wyjącą przełęczą, to trafimy na ziemię klanów lodowych rzek, które zamieszkują właśnie brzegi, dopływy i rozgałęzienia mroźnych, często skutych lodem przez większość pór roku, bezimiennych nurtów, których wiele mieści się w tej okolicy. Członkowie tych plemion owiani są zazwyczaj złą sławą, gdyż rzekomo mają oddawać się bez wyrzutu kanibalistycznym praktykom. Jest to o tyle ciekawe, iż w serialu Gra o Tron kanibalizm przypisano Tchenom, co nie jest zgodne z wersją książkową, gdzie w ogóle nie wspomina się nic o kanibalizmie w ukrytej dolinie. Najprawdopodobniej, ponieważ klany lodowych rzek nie zostały szerzej przedstawione w serialu, to Tchenowie ręką scenarzystów odziedziczyli ich cechy charakterystyczne. Warto jednak pamiętać, że kanibalizm klanów może być tylko plotką, fake newsem, rozsiewanym przez ich odwiecznych wrogów, z którymi toczą zaciekłe boje, czyli ludźmi z Mroźnego Brzegu, którzy, jak sama nazwa wskazuje, zamieszkują teren na południe od lodowych rzek, czyli Mroźny Brzeg. Oprócz tego, że walczą z sąsiadami z północy, to toczą też wojny między sobą, podzieleni na dwa odrębne obozy, których powód odrębności i wojny zaginął w pomroce dziejów. Jedna grupa cechuje się noszeniem nakryć głowy z jelenich rogów, natomiast druga z kłów morsa. Śnieg na Mroźnym Brzegu, warto tutaj wspomnieć o tym, pada zazwyczaj tak gęsto, że pokrywa grubą, gładką skorupą teren przez większość pół roku, co pozwala przemieszczać się plemionom na ogromnych saniach zbudowanych z kości i kłów morsów, zaprzęganych w północne psy, które rozmiarom dorównują wilkorom.
Często też ludzie ci zamiast normalnych sadyb, jeśli brakuje drewna, wznoszą budowle z lodowych bloków na podobieństwo iglo znanych z naszego świata. Najstraszliwszy jednak sekret czyniący niektórych przedstawicieli plemienia tak innych od pozostałych stanowi fakt, że odrzucili oni dawnych bogów i zwrócili się do bogów śniegu i lodu. A wszyscy wiemy, jacy inni szatani stoją za tymi bogami. Demony nocy, zimy i śmierci. Biali wędrowcy. Czy podobnie jak Craster oni też oddają swoje dzieci na żertwę białym widmom? Czy Craster właśnie od członków tego plemienia poznał Boże zasady dyktujące jego zwyczaje? Może to pozostać do końca nigdy niewyjaśnioną największą tajemnicą Westeros. Oprócz tych wymienionych plemion mamy jeszcze kilka innych, ale niestety z braku materiałów źródłowych nie wiemy do końca, gdzie oni się znajdują. Najprawdopodobniej wchodzą w skład głównego nurtu dzikich zamieszkujących wnętrze kontynentu. Są to przede wszystkim na przykład rogostopi, którzy są westeroskimi larperami, którzy postanowili zabawić się w hobbitów Gry o Tron i chodzić bez butów. Niestety nie mają oni grubego futra na stopach jak pobratymcy Bilbo Bagginsu, dlatego też ich skóra na spodzie kończyn czernieje od mrozu i rogowacieje, tworząc twardą i zwyrodniałą podeszwę, przez co nie czują oni zimna. Cóż, zręczny szef z południa mógłby tutaj zobaczyć całkiem spory potencjał niezagospodarowanego rynku. Być może najwyższy słowik winien był zająć się emigracją na północ i szyciem butów rogostopym. Przygoda bowiem z religią chyba nie skończyła się dlań najlepiej. Rogostopi również mają swoją nemezis, a są nimi plemiona nocnych łowców, nocnych biegaczy. Nightrunners. Nie za bardzo wiadomo, czym się zajmują, poza tym, że cierpią na ekstremalny przypadek niziołkofobii. Niektóre źródła sugerują, że jest to plemię prowadzące nocny tryb życia ze wzrokiem przystosowanym do widzenia w ciemności, aczkolwiek możliwe też, że pochodzą oni z bardzo dalekich terenów północnych, w okolicach koła polarnego, gdzie przez większość czasu panuje arktyczna noc. Niektórzy jednak sugerowali, iż możliwe jest, iż nazwa Nightrunners odwołuje się do tego, że polowanie na nocną straż jest częścią ich kultury i zabicie wrony jest na przykład elementem rytuału inicjacyjnego, co może sugerować, iż to plemię byłoby znacznie lepiej wyposażone od wszystkich innych w metalowe uzbrojenie, choć zapewne też mniej liczne, no bo wrony tanio skóry nie sprzedają. Ale i kto wie, jeśli to byłaby prawda, może to właśnie plemię jest ostateczną odpowiedzią na zagadkę szybko przetrzebiających się szeregów Bractwa Wron na przestrzeni ostatnich trzech wieków. Warto na zakończenie dodać, że o ile większość dzikich plemion darzy serdeczną nienawiścią nocną straż ze wzajemnością, o tyle niekoniecznie pałają tymi samymi uczuciami do reszty klękaczy, nawet pomimo obelżywego ich wyzywania. W przeciwieństwie do południowców, wolni ludzie rzadko ulegają stereotypowemu myśleniu czy uprzedzeniom o ksenofobicznym charakterze. Ciężko jest im nienawidzić kogoś, kogo przez większość życia nie spotykają. Odczuwają więc wobec klękaczy raczej pewien rodzaj wyniosłej obojętności, a może nawet litościwego pobłażania wobec dziwaków, którzy podążają prawami, których sami nie ustanowili, które są głupie, wydają się dziwne, nielogiczne i muszą się kłaniać, a czasem również oddawać plony i własne kobiety królom, których nigdy nie wybrali. Zresztą, nawet przeciwko nocnej straży nie są zawsze wrogo nastawieni. Wszystko zależy od indywidualnych cech danej osoby. Są dzicy, którzy handlują z nocną strażą, na przykład w twierdzy Crastera czy we wschodniej strażnicy. Niektórzy pomagają rannym czy zagubionym strażnikom, tak jak to było w przypadku Mansa Ridera, kiedy jeszcze nosił czeń, czy też pozwalają chętnym wronom przyłączyć się do siebie, jeśli te udowodnią, że zdradzili straż, jak w przypadku Jona Snowa. Więc choć życie na północy wiedzione jest w kolorach białego śniegu i lodu, poprzecinanego czernią górskich turni i okazjonalnym płaszczem zwiadowcy, to moralność i zasady tutaj w krainie wolnych ludzi nigdy nie bywają czarno-białe i nudne, niczym sztywniacka etyka Stanisa Baratheona. To by było wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze kwestie związane z dzikimi ludami, ale zostańcie z naszą gawędą jeszcze trochę, ponieważ w następnym odcinku zajmiemy się omówieniem jeszcze najważniejszych kwestii i najważniejszych wydarzeń z dziejów wolnych ludów oraz przyjrzymy się bliżej kwestii tego, jakie są plusy i minusy ich filozofii życiowej, światopoglądu, stylu życia, czy, że tak powiem, wręcz nawet myśli politycznej, którą sobą reprezentują. Na chwilę obecną mnie pozostaje was tylko pozdrowić starocerkiewno-słowiańskim zwyczajem słowym, a Valar Morghulis, Valar Dohaeris, co w
tłumaczeniu dokładnym ze starowaleriańskiego wcale wbrew temu, jak większość osób uważa, nie znaczy wszyscy ludzie muszą umrzeć, wszyscy ludzie muszą służyć. Starożytne teksty Zaszai powiadają, iż w rzeczywistości znaczy to trzymajmy się dramy, to się nie posramy i pamiętajcie, żeby pucować maciorę. I wish you good fortune in the wars to come. And now it begins. No. Now it ends.